Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w myśl artykułu 184 regulaminu Sejmu ust. 1 wnoszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów i wyjaśnienie Wysokiej Izbie, dlaczego tutaj w Wysokiej Izbie proceduje się ustawy, które w sposób ewidentny łamią regulamin Sejmu. Mowa jest o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, gdzie w sposób ewidentny złamano artykuł 34 i 37 regulaminu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu komisji, powinno odbyć się tutaj na sali plenarnej. Poza tym projekt ten został pozbawiony merytorycznego uzasadnienia. Przypomnę Państwu, że ustawa z 25 września 2015 roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i miała wejść w życie 30 maja tegoż roku. W sposób kompleksowy miała ona uregulować sposób funkcjonowania zawodu fizjoterapeuty. Miała określić samorząd zawodowy oraz być w trosce o pacjenta dostępna dla wszystkich bez względu na to, czy będą korzystali w sposób prywatny, czy też za pośrednictwem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Otóż tą poprawką, tą nowelizacją kupiliście Państwo wszystkim fizjoterapeutom bilet w jedną stronę, bilet za granicę, ponieważ najlepiej kształcący system polski fizjoterapeutów spowoduje to, że 35 tysięcy gabinetów fizjoterapii przestanie istnieć. Chcecie spowodować, że do każdego fizjoterapeuty, niezależnie od tego, czy w ramach środków z Funduszu Zdrowia, czy w ramach środków prywatnych, trzeba będzie pójść ze skierowaniem od lekarza rehabilitanta. W Polsce lekarzy rehabilitantów jest 1700, a fizjoterapeutów 70 tysięcy. Jest to trzecia co do wielkości największa grupa zawodowa medyczna w Polsce. Dlaczego to robicie? Już nie tylko fizjoterapeutom. Dlaczego robicie to polskim obywatelom? 140 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. To wyście mówili, że nie będziecie wyrzucać głosów społeczeństwa. Tą poprawką, tą ustawą wyrzucacie 140 tysięcy głosów obywateli do kosza. Skandal. Panie pośle, pan powołuje się na artykuł 34 i 37 regulaminu Sejmu, tak? Ale może pan mi wskazać, który ustęp z artykułu 34? 34 ust. 2 bodajże. Sposób procedowania ustawy powinien być akurat w tej materii prowadzony na sali sejmowej, a nie na komisjach, oraz sposób uzasadnienia ustawy. I artykuł 37? 37 i 34 regulaminu Sejmu. Nie, ale to trzeba przedyskutować. Ja ogłaszam 5-minutową przerwę i proszę Konwent Seniorów.